28 kwietnia. Witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam z Katowic. A fragmenty biblijne na dziś czytam włącznie z otaczającymi je. W Księdze Izajasza, drugim rozdziale, od pierwszego wiersza czytamy: Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno, jak najwyższa z gór, i będzie wyniesiona ponad pagórki. A tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdziemy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na mielne miesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Drugi fragment czytam w Dziejach Apostolskich, w 10 rozdziale, od 34 wiersza. Kazanie Piotra. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się stało po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A wy jesteście świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jeruzalemie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i pozwolił mu się objawić. Nie całemu ludowi, lecz świadkom, uprzednio wybranym przez Boga. Nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest usprawiedliwiony przez Boga, sędzią żywych i umarłych. On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów w imię Jego. Kochani, jesteśmy potomkami świadków idących z Jezusem. Także do nas kierowane są słowa, abyśmy, tak jak czytaliśmy w Księdze Izajasza, nieśli pokój. Jest to nadzieja na to, że wszelka broń zostanie odłożona, zmieniona i zacznie się odbudowa. Ja żyję tą nadzieją. Nadzieją na pokój. Także mamy zadanie, aby iść i głosić nowinę o pokoju. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię, powiedział Pan Jezus. Nieść pokój. Możemy rozpocząć od niesienia go wokół siebie. Poprzez pokój z tymi, z którymi żyjemy. Poprzez pokój z samym sobą. Poprzez pokój z Bogiem. I tego wszystkiego nam życzę, aby zmartwychwstały Jezus, kiedy przyjdzie, powiedział do każdego z nas: Znam Ciebie. Ty byłeś tym, który niósł mój pokój w ten świat. Nie zgorszenie, nie gniew, ale pokój, miłość. I tego nam wszystkim życzę, abyśmy obdarzeni Duchem Świętym nieśli Boży pokój na ten świat, bo on tak bardzo jest nam teraz wszystkim potrzebny. Módlmy się. Łaskawy Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Zbawicielem. Dziękujemy Ci, że Ty nam dałeś przykład, jak możemy nieść pokój, nieść miłość w ten świat. Panie, pomóż nam czerpać z tego wszystkiego, co dałeś nam w swoim Słowie. Pomóż nam wyciągać wnioski i nieść to na cały świat. Nie nienawiść, wojnę, broń,
ale pracę od podstaw, pokój i radość. Do Ciebie, Panie, też przynosimy dzisiaj wszystkich tych, którzy mają gorszy czas, którzy chorują, którzy zmagają się ze stratą bliskich. Do Ciebie też przychodzimy razem z tymi, którzy się cieszą, bo obchodzą różne jubileusze, bo powodzi im się. Panie, prosimy Ciebie, abyśmy umieli z każdym człowiekiem, którego stawiasz na naszej drodze, być, wspierać, cieszyć się, wysłuchiwać i nieść pokój. Bądź z nami i błogosław nam. Amen. Wszystkiego dobrego.